gwarantujący kobietom pełnię praw do samostanowienia w dziedzinie płodności, rozrodczości i rodzicielstwa oraz pełnię praw do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających pełną realizację prawa do świadomego rodzicielstwa. Deklaruję, że będę dążyć do wprowadzenia pod sejmowe głosowanie i poprę projekty ustaw zapewniające legalną, bezpieczną, darmową aborcję do końca 12 tygodnia trwania ciąży bez obowiązku wskazywania przyczyny decyzji o zabiegu, dostępu do refundowanej antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej, likwidację na mocy ustawy klauzuli sumienia, ma się albo sumienie, albo klauzulę, stworzenie stref bezpiecznego dostępu do aborcji na wzór różnych krajów, między innymi Irlandii, Wielkiej Brytanii, Australii czy Kanady. I proszę Państwa, jak skończymy tą konferencję, to z wszystkimi przemowami przeniesiemy się w strefę bezpieczną około 150 metrów poza szpitalem, bo nawet jeżeli ktoś chce protestować, to nie ma to się prawa dziać pod szpitalem, tak żeby zakłócać zdrowienie osobom chorym. Nie powinny w ogóle tego typu wydarzenia, jak te nienawistników kobiet, pikiety odbywać się w pobliżu placówek służby zdrowia, w pobliżu szkół, w pobliżu przedszkoli, w pobliżu żłobków, a wszystkie te placówki mamy tutaj w pobliżu. Dobrze, teraz pozwolę sobie zabrać głos. Irenka Kasperowicz, Oleśnicki Stajek Kobiet. Jestem tutaj, ponieważ od poniedziałku, tak myślę, że to był poniedziałek, zbieramy podpisy pod petycją do burmistrza miasta Jana Brącia, który w zeszłym tygodniu spotkał się z panami z Urzędu Miasta we Wrocławiu, którzy dali mu środki, które może wykorzystać jako burmistrz miasta, jako włodarz tego miasta, żeby to po prostu powstrzymać, bo tak jak tu zostało powiedziane, tam mamy szkołę, podstawówkę. Gdzieś tutaj jest przedszkole, ale przede wszystkim szpital, gdzie pacjenci nie mogą być narażani na taki stres, taką przemoc, taki terror. I ja sobie teraz pozwolę szybciutko odczytać tekst tej petycji. Tutaj mam ulotki takie, które mają, to jest kod QR, który można sobie zeskanować i to przekierowuje do petycji na stronie naszademokracja.pl. W tym momencie mamy 327 podpisów. Samą petycję z tymi wszystkimi podpisami tu, gdzie można się też tutaj podpisać, na miejscu, krąży lista i tymi, które zbierzemy przez internet, bo to już jest jednak sprawa ogólnopolska, zaniesiemy w piątek do Urzędu Miasta, przekazując panu burmistrzowi Janowi Brąsiowi. I teraz pozwolę sobie przeczytać tekst tej petycji. Szanowny panie burmistrzu, od dłuższego czasu jako mieszkańcy Oleśnicy obserwujemy niepokojące wydarzenia, które mają miejsce przed powiatowym zespołem szpitali w Oleśnicy. Oleśniczanie i oleśniczanki mają dość tych demonstracji, podczas których dochodzi do zniesławiania dobrego imienia lekarzy i całego personelu szpitala pracujących w placówce oraz narażania pacjentek i pacjentów na przemoc. Oleśnica jest pięknym miastem, również bardzo atrakcyjnym turystycznie. Niestety w ostatnich miesiącach jest kojarzone jako miasto, w którym odbywają się te okropne, naruszające prawo demonstracje, zakłócające spokój publiczny. Jest to wręcz antywizytówka wystawiana dla naszej pięknej, małej ojczyzny. Apelujemy więc o użycie wszelkich środków prawnych, które należą do kompetencji pana burmistrza, aby powstrzymać torturowanie pacjentek i zastraszania pracowników szpitala. Ufam, że jako włodarz miasta burmistrz jest osobą, której leży na sercu dobro mieszkanek i mieszkańców Oleśnicy. Apelujemy o podjęcie stosownych działań, ukrócenie działalności antyaborcyjnych organizacji na terenie miasta, a szczególnie w pobliżu szpitala. I tak jak mówię, tutaj krąży lista, można podpisać, można też wziąć karteczkę, to przekieruje na stronę internetową, tam też spokojnie można się podpisać, przekazać znajomym. Nie zbieramy tylko podpisów z samej Oleśnicy, bo to już jest sprawa ogólnopolska. I tutaj musimy, bo po prostu czekamy na zdecydowaną reakcję ze strony władz miasta, szczególnie pana burmistrza, bo to, co tutaj się dzieje, musi się w końcu skończyć, a mieszkańcy i mieszkanki Oleśnicy zasługują na upragniony spokój. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Lubiniecka, Różyna. Szanowni Państwo, w zeszłym roku w Polsce wykonano 161 legalnych aborcji. Ja przypomnę, że legalne aborcje możemy w Polsce wykonywać tylko wtedy, kiedy ciąża jest spowodowana przestępstwem albo kiedy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. W 9 województwach nie było ani jednej legalnej aborcji. W województwie dolnośląskim były takie 84. Bardzo dużo z nich wykonano właśnie w tym szpitalu, pod którym stoimy. I
dlatego ten szpital, ponieważ jego załoga jest empatyczna, jego załoga współczuje kobietom, jego załoga kobietom pomaga, właśnie dlatego ten szpital jest na celowniku ludzi, którzy się nazywają pro-life. Za życiem, proszę Państwa. Tylko że w naszym kraju działania tych tak zwanych pro-liferów, mobilizowanych i bardzo mocno napędzanych przez Kościół katolicki, nie są za życiem, ale one potem są śmierciami kobiet, takimi, o których słyszeliśmy i których pamięć tutaj przywołujemy. Kobiet, które nie dostały w odpowiednim czasie pomocy, ponieważ lekarze nie do końca wiedzieli, czy można im pomóc, czy nie można, nie trzeba ratować płodów. I szanowni Państwo, żeby tych tragedii nie było, to my się oczywiście zobowiązujemy, że chcemy, aby w Polsce była legalna aborcja. I nie chcemy, żeby mieszali się w to różni ludzie, jak na przykład biskupi. Przypomnę, kilka dni temu Episkopat Polski wystosował takie swoje stanowisko w sprawie tego, że przesłanka choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych nie może być podstawą do legalnej aborcji. Przypominam, dwie w tym zdrowie i życie kobiety. Dla biskupów, dla episkopatu zdrowie psychiczne nie jest ważne. Oni mówią, kobiety, leczcie się u psychiatrów, ale nie róbcie aborcji. To jest dla nas kolejne zagrożenie, kolejne mieszanie się w nasze życie, robienie nam kolejnego piekła kobiet. Dość piekła kobiet. Krzysztof Śmiszek, poseł Łęcka. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby w sposób bardzo spokojny, wyważony, ale stanowczy powiedzieć nie. Powiedzieć nie nękaniu, powiedzieć nie terroryzmowi, bo jakże inaczej nazwać te działania, które stosują te radykalne, fundamentalistyczne organizacje. Szanowni Państwo, rok 2023, środek Europy, Polska, członek Unii Europejskiej i mamy co? Mamy to, o czym mówił Boik Żeleński już 100 lat temu, piekło kobiet. I to piekło kobiet mamy w Oleśnicy właśnie w pigułce. W tych bardzo restrykcyjnych, w tym bardzo restrykcyjnym otoczeniu prawnym nawet takie szpitale są nękane tylko dlatego, że załoga medyczna przejawia empatię i zrozumienie dla trudnych sytuacji, w których znajdują się kobiety. Jesteśmy tutaj po to, żeby wesprzeć zarówno personel medyczny, jak i pacjentki, jak i wszystkie kobiety, które korzystają nie tylko z usług tego szpitala, ale wszystkie kobiety w Polsce i powiedzieć, jesteśmy z wami, ta sytuacja musi się zmienić i ta sytuacja się zmieni. Nie chcemy kolejnych śmierci, nie chcemy kolejnych przykładów nękania, nie chcemy kolejnych przykładów torturowania. Chcemy Polski, która będzie przyjazna każdemu, a szczególnie każdej. Każdej kobiecie w sytuacji trudnej. W tym szpitalu leżą kobiety, które nie tylko są w trakcie trudnej ciąży. W tym szpitalu są nie tylko kobiety, które są po zabiegu przerwania ciąży, ale są także kobiety, które na przykład poroniły. Co one czują, kiedy słyszą przez otwarte okno tego szpitala te słowa, nawet nie chcę ich powtarzać, wykrzykiwane przez ludzi, którzy mają usta pełne wartości chrześcijańskich, a tak naprawdę nie mają, mają zero empatii i zero zrozumienia dla tych kobiet. Szanowni Państwo, to się musi zmienić. Po 15 października to się musi zmienić. I oprócz tego, że powinna być wreszcie w Polsce bezpłatna, legalna i dostępna aborcja, nie może być klauzuli sumienia, musi być refundowane in vitro, musi być refundowana antykoncepcja, to musimy wprowadzić także prawo. Prawo, które będzie zakazywało jakichkolwiek demonstracji, szczególnie nienawistnych demonstracji, 150 metrów od każdego szpitala. To będzie strefa bezpieczeństwa i zobowiązuję się w tym miejscu jako prawnik, jako poseł ziemi dolnośląskiej i poseł ziemi oleśnickiej, że taki projekt ustawy w nowej kadencji Sejmu przedstawię, bo nie może być tak, że ludzie, którzy niosą pomoc, że ludzie, którzy niosą empatię, że ludzie, którzy niosą zrozumienie, są nękani przez nienawistników i fundamentalistów. Zaraz będziemy, potem będziemy sprawdzać. Szanowni Państwo, szpital w Oleśnicy ratuje życie. Pomaga kobietom, których życie w ciąży jest po prostu zagrożone. Ale niestety jest nękany przez religijnych fundamentalistów. Oni tutaj przekazują
nieprawdziwe hasła, pokazują nieprawdziwe zdjęcia, zakłócają spokój i powrót do zdrowia, spokojny powrót do zdrowia pacjentek tego szpitala. Szczują na personel medyczny. To nie jest normalne. W normalnym państwie ludzie, którzy pomagają innym ludziom, powinni być wolni, powinni być chronieni od tych, co ich nienawidzą i co ich nękają. Gdybyśmy mieli w Polsce więcej szpitali, takich jak ten w Oleśnicy, to pani Izabela z Pszczyny, pani Dorota z Nowego Targu by żyły. Ich dzieci miałyby matki. Ich mężowie mieliby żony, a ich rodzice mieliby zdrowe, szczęśliwe córki. Niestety tak się w Polsce nie dzieje, ponieważ grupa fundamentalnych posłów i posłanek ręka w rękę z Trybunałem Przyłębskiej zaostrzyła prawo aborcyjne w Polsce. Jeśli chcemy żyć w normalnym kraju, kraju, który jest w sercu Europy i zasługuje mieć taką samą legislację jak inne europejskie kraje w tym zakresie, to musimy wprowadzić bezpieczną, legalną, dostępną i bezpłatną aborcję do 12 tygodnia. To musi być jeden z priorytetów przyszłego rządu, który będą tworzyć partie demokratyczne. I ja Państwa zapewniam, że tak jak przez te wszystkie lata zbierałam podpisy pod różnymi obywatelskimi projektami dotyczącymi liberalizacji aborcji, dwa razy pod Ratujmy Kobiety, pod legalną aborcją, tak jak w Sejmie i w okręgu walczę o to, by kobiety miały prawo do decydowania o swoim zdrowiu i o swoim życiu, to będę to dalej robić w przyszłym Sejmie i mam wrażenie, że jako partie obecnie demokratycznej opozycji, ale partie, które wkrótce wygrają wybory, pogonią tych fundamentalistów z PiS-u i Konfederacji, wprowadzimy bezpieczne prawo dla Polek, które nie będą bały się już zachodzić w ciążę, które będą miały podstawową opiekę medyczną, które będą miały prawo do aborcji, do in vitro, do refundowanej antykoncepcji, do tabletek po bez recepty. My to zrobimy. Dzień dobry, Dominik Kłosowski, radny Rady Miejskiej Wrocławia. Szanowni Państwo, nie podobają nam się te drastyczne zdjęcia, które tutaj są przedstawiane w przestrzeni publicznej. Nie chcemy takich wystąpień. Te wystąpienia odbywają się nie tylko w Oleśnicy, ale również w innych miastach w Polsce. I dlatego w poprzednim tygodniu wspólnie z Bartkiem Ciążyńskim, wiceprezydentem Wrocławia, Michałem Karasiem, spotkałem się z burmistrzem Janem Brąsiem i przekazaliśmy panu burmistrzowi narzędzia prawne, które mamy wypróbowane we Wrocławiu, żeby rozwiązywać takie zgromadzenia i żeby używać obowiązującego prawa do tego, żeby takie drastyczne zdjęcia nie pojawiały się i takie drastyczne manifestacje w przestrzeni publicznej. To była bardzo dobra rozmowa. Pan burmistrz nas przyjął, porozmawialiśmy na ten temat. Obiecał, że zajmie się tą sprawą. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby wesprzeć personel szpitala. Jesteśmy trochę z boku, żeby nie przeszkadzać pacjentkom, ale nie podoba nam się to, co się tutaj dzieje i my jako Lewica będziemy z całego serca walczyć o to, żeby to kobieta sama mogła o sobie decydować i żeby mogła do 12 tygodnia korzystać z legalnej aborcji. Dziękuję bardzo. Marta Stożek, partia Razem, numer 2 na liście Nowej Lewicy. Szanowni Państwo, ja urodziłam 5 dzieci, ale po drodze doświadczyłam 2 poronień. W obu przypadkach znalazłam się w szpitalu, w obu przypadkach doświadczyłam dobrej, rzetelnej opieki. Nie wyobrażam sobie, żeby mnie to spotkało w dzisiejszych czasach, w czasach nie tylko kompromisu aborcyjnego, ale i tak ograniczonego, w czasach demonstrujących pod szpitalami fundamentalistów, zaszczuwających osoby pracujące w tych jednostkach oraz pacjentki i pacjentów swoimi nienawistnymi, oszukańczymi, bulwersującymi i
odrzucającymi treściami, które prezentują. Mam 4 córki i nie poprzestanę, dopóki nie zapewnię im bezpieczeństwa, bo chciałabym, żeby w Polsce czuły się bezpiecznie, żeby ich prawo do życia, ich komfort, ich zdrowie były szanowane przez Polską Służbę Zdrowia, w polskiej ochronie zdrowia, żeby żaden fundamentalista nie mógł rzucać w nie obraźliwych haseł, nie mógł ich zaszczuwać i niszczyć ich komfortu życia i jakości życia. Jeszcze na koniec bym chciała powiedzieć, że nawet karetki pogotowia wyłączają sygnały dźwiękowe pod szpitalami. Jeśli muszą jechać na sygnale, to włączają je poza szpitalem, więc kompletnie nie rozumiem, dlaczego tu się nieustająco odbywają takie rzeczy, gdzie się całymi dniami wykrzykuje przez megafony te koszmarne komunikaty i wystaje się z tymi zakłamanymi zdjęciami. A teraz na samą manifestację zapraszamy w strefę bezpieczną, czyli 150 metrów od szpitala, ale to już tam, już naprawdę nie stójmy. Z dala od szpitala. To jest Gosia. Miło się zobaczyć. Nie widzieliśmy. Zapraszam. Możemy się też przecinać, nasze szlaki się tam bardzo mocno. Ale na wszystkich drożynkach, na wszystkich świetna ziemniaka, witaj. Ale po drożynkach. Nie będziemy za bardzo głośno gadać, długo też nie będziemy. Dobra, ale ja otwieram zgromadzenie publiczne, bo to jest według prawa, tak? To muszę zrobić z lekkim poślizgiem. Ja rozumiem, że Państwo w tej chwili chcą zadać pytania, tak? Tak, ja mam pytanie, kto chce to odpowiedzieć? Pytanie brzmi tak, 35 lat mieszkam już z tego miejsca, półtorej minuty drogi piechotą od tego szpitala. Manifestacje, prolajkowców i tak dalej odbywają się tu od ponad dekady, czyli jeszcze poprzedni dyrektor wisiał na billboardzie na wiejsce do leśnicy od strony Smarkowa. W związku z tym bardzo mnie ciekawi, co się takiego stało, że Państwo się tym zainteresowali akurat w tym momencie. Myślę, że ja jako leśniczarka mogę powiedzieć, że tak naprawdę największe poruszenie zaczęło się od naszych protestów kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i to zaczęło się po prostu nagłaśniać. No bo w takich miejscach, w małych miastach też jest ciężko o to, żeby ludzi nieco zaktywizować, bo jest mała anonimowość. Jak jeździłam na protesty do Wrocławia, to nikt nie wiedział, że ja tam byłam, nawet jeżeli przemawiałam, a tutaj od razu było wiadomo z nazwiskiem i też są różne dziwne reakcje, na przykład moi rodzice zgłaszali mi, że ludzie ich zaczepiają w kościele, że dlaczego oni chodzą do kościoła, jak oni wychowali swoją córkę, skoro ona chce teraz mordować dzieci. Więc z takimi reakcjami się ludzie spotykają, więc dlatego nie dziwię się, że ludzie się boją, ale kiedy doszło do wyroku, tego pseudo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to ludzie po prostu powiedzieli pas, dość, teraz umierają kobiety, teraz umierają osoby w ciąży. To może być moja, nie wiem, siostra, mama, koleżanka, przyjaciółka, tak, ktoś znajomy. I mamy już takie historie, że kobiety umierają, ponieważ lekarze nie wiedzą, co mają robić. I myślę, że dlatego coraz bardziej jest skupienie na tym temacie i coraz bardziej ludzie też się aktywizują. Ponieważ lekarze nie wiedzą, co mają robić, w Ministerstwie Zdrowia powołano komisję, która ma określić procedury w takich przypadkach, które na przykład zakończyły się śmiercią, żeby lekarze wiedzieli, co oznacza zagrożenie życia i zdrowia kobiety. I teraz trwają obrady i teraz episkopat właśnie określił, że według ich ekspertów bioetycznych, zagrożenie zdrowia psychicznego kobiety nie jest podstawą legalnej aborcji. Ja osobiście przyszłam tutaj pod ten szpital
przede wszystkim, żeby wesprzeć i podziękować załodze tego szpitala za to, że oni są odważni i oni właśnie udzielają, pomagają kobietom, które cierpią właśnie ze względów psychicznych. I to jest szpital, który, tak jak mówiłam w swoim przed chwilą przemówieniu, to jest pierwszy szpital w Polsce, który tak odważnie i tak dzielnie pomaga kobietom. Pytała pani, dlaczego teraz, więc odpowiadam. Ja dlatego teraz. A ja powiem, dlaczego ja teraz? Ale do mojego. Ja dlatego teraz, że jest kampania wyborcza i zarzuca się mi, że zrobiłam tutaj wiec polityczny jako jedna z organizatorek. Tak. Jesteście tutaj politycy, bo ja chcę od was jasnej, klarownej deklaracji, że nie będzie tego. We Wrocławiu jest trochę łatwiej, myśmy już ich trochę sobie z nimi poradzili. Mamy też ludzi na tyle odważnych, którzy potrafią zrobić zatrzymanie obywatelskie, czyli staną przed takim samochodem, co również ja robiłam. I trzeba, nie wolno takich rzeczy. Wyobraźcie sobie, w tej chwili jest gorąco, przecież w żadnym szpitalu, czy mało z tego co ja wiem, w niewielu placówkach jest klimatyzacja, pootwierane są okna i słyszycie, albo mordują dzieci i takie coś przez te megafony trwa załóżmy 4 czy 5 godzin. Jak nie tylko kobieta, tu przecież są oddziały dziecięce, tu są inne oddziały. Jak ludzie w ogóle mają wracać do zdrowia, jeżeli się dopuszcza do tego typu naruszeń? Proszę się przedstawić. Anna Kowalczyk-Berlin. Rienka Kasperowicz. Tak, proszę. Ale tu, czy no, nie, czy ogólnie? Szanowni Państwo, ratownik ratujący życie na plaży, czy ratownik przyjeżdżający karetką, nie zastanawia się nad tym, czy może ratować życie człowieka. Niestety, politycy prawicy doprowadzili do tego, że lekarz na oddziale ginekologicznym musi się zastanowić nad tym, czy nie przyjdzie do niego prokurator. My chcemy przywrócić normalność, żeby był komfort pracy lekarzy, żeby nie dochodziło do tego, że muszą tracić czas na to, czy na zbędne zastanawianie się nad tym właśnie, czy ktoś do nich później nie zapuka. W ratownictwie liczą się minuty, czasami nawet sekundy. Dziękuję. Tak, już zaczynamy chyba, tak? Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Może ja zacznę? Dobra. Ja przypominam o tym, żebyście podpisywali deklarację. Proszę bardzo. Są dwie kopie, jakby mi jedna gdzieś się zapodziała. Ja też chciałam poinformować, że ta nasza lista do burmistrza Oleśnicy gdzieś tutaj krąży. Można się podpisać, jak skończę mówić to, co mam do przekazania od siebie, to też będę gdzieś krążyć z tymi naszymi malutkimi uloteczkami, które posiadają nas, jakby mamy wydrukowany kod QR z linkiem do petycji w internecie, można podpisać. Przypominam, że te podpisy będą składane w piątek w Urzędzie Miasta. No i zaczynaj. Przypominam, to są kandydaci do kandydatki do parlamentu i będziemy rozliczać. Ja tu mam bardzo wyraźnie te nazwiska, mam to w kopii też, żeby gdzieś nie zniknęło, jak w tych kościelnych archiwach. Jak się gdzieś zacześniecie w windzie, to wam obiecuję, że my obywatelki, obywatele teraz już patrzymy na to, kto głosuje jak, więc nie będzie wam lekko. Poczekam aż. Szanowni Państwo, jesteśmy mniej więcej jakieś 50 lat za Stanami Zjednoczonymi i za zachodnią Europą, gdzie legalną aborcję wprowadzono dawno. I razem z tymi wszystkimi problemami, które oni mieli, również borykali się z problemem tych wszystkich manifestacji, tych wszystkich obrzydliwych haseł, obrzydliwych plakatów pod szpitalami, pod klinikami aborcyjnymi. I radzą sobie kraje coraz lepsze. I chcę, żeby Polska szła tą drogą, żeby było ograniczenie właśnie bezpiecznej strefy wokół szpitala. Takie bezpieczne strefy są w Australii, w Hiszpanii, w USA, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii. I w Polsce też taką strefę wprowadzimy. Bezpieczną wokół szpitala. Dobrze. Czy wszyscy? Ktoś jeszcze tutaj z kandydujących chce się podpisać? Zielony.
Dobrze. Słuchajcie, pamiętajcie Państwo też, że będziemy rozliczać naszych polityczki i naszych polityków. Dobrze, to ja może zacznę. Dzień dobry, Oleśnico. Jestem tutaj dzisiaj jako reprezentantka Oleśnickiego Strajku Kobiet i stoję przed Wami wkurzona, że przez tyle miesięcy, a właściwie to już przez tyle lat, wciąż przeżywamy to samo piekło. Regularnie pod naszym szpitalem, w okolicy którego właśnie stoimy, odbywają się fanatyczne pikiety. Jesteśmy tutaj jako aktywistki, które zebrały się i postanowiły powiedzieć dość. Ten protest to jest tylko jeden z elementów wyrażania naszego sprzeciwu. Tak jak wspomniałam, zbieramy również podpisy pod petycją, którą w piątek, w ten piątek, zaniosę do burmistrza miasta Oleśnicy Jana Brąsia. Pan burmistrz, tak jak mówiłam już na konferencji prasowej, w tamtym tygodniu spotkał się z przedstawicielami Urzędu Miasta we Wrocławiu, w tym wiceprezydentem miasta, którzy przekazali mu instrukcję, jak może sobie radzić z tym, co się dzieje pod naszym oleśnickim szpitalem, żeby po prostu zapobiec tego typu demonstracjom i dać pacjentom oraz personelowi upragniony spokój. Ta petycja to jest tylko kolejny etap. Chcemy być pewni, że sprawa znajdzie po prostu swoje szczęśliwe zakończenie. Te okropne, nienawistne demonstracje i nienawistne treści muszą zniknąć z Oleśnicy. Ale ja też jestem tutaj w imieniu tych wszystkich kobiet, które łapią się na tą aborcję z przesłanek psychologicznych, która jest wypełnieniem tej jeszcze jednej z dwóch legalnych przesłanek, jakby dzięki którym można wykonać legalny zabieg w Polsce. Mowa oczywiście o przesłankach psychicznych. Jestem kobietą z tokofobią, czyli panicznym lękiem przed ciążą i porodem. I dla nas, dla takich kobiet, te placówki, takie jak właśnie ta w Oleśnicy, to jest spokój ducha. To jest zupełnie inna jakość życia. To świadomość, że nie zostaniemy same. To jest dla nas ograniczenie stresu. Fanatycy już fantazjują publicznie o zamykaniu nas na oddziałach psychiatrycznych, o przetrzymywaniu w zamknięciu, odosobnieniu, czekaniu do rozwiązania i zmuszania do tego porodu. Co to ma być? Czy idziemy w stronę Republiki Giledu? Czy idziemy w stronę dystopii? Czy idziemy w stronę jeszcze większego, jeszcze mocniejszego torturowania osób ciężarnych? Dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego protestujemy. Dlatego pokazujemy nasz sprzeciw. Także dziękuję w imieniu swoim, ale również całego Oleśnickiego Strajku Kobiet. Dziękuję za Waszą obecność. Pamiętajcie, solidarność naszą bronią. Nie wiem, czy ktoś z Was coś chce jeszcze powiedzieć, czy myśmy tu już wszystko powiedzieli, że mamy tego dosyć, że tego dłużej nie chcemy. Ja dalej będę przypominać, tu jest w pobliżu szkoła, tu jest niedaleko żłobek, tu są też dzieci. Osobiście widziałam we Wrocławiu pikietę nienawistników kobiet, czyli organizacji tak zwanych proleterskich, gdzie dziecko, widząc to wszystko, się po prostu popłakało. Jak wytłumaczyć to dzieciom? Nie wolno, po prostu powinien być zakaz. Ja już nie wspomnę, że te fotografie są zmanipulowane, że są tam nieprawdziwe informacje pod nimi. Tak nie wygląda abortowany płód. Ja nikomu nie przeszkadzam wierzyć. I niech sobie wierzy, tak jak chce sobie wierzyć, natomiast niech nie każe mi żyć, tak jak on wierzy. I jeśli jeszcze ktoś chce zabrać głos, to czy ktoś z Państwa może? Ktoś, kto przyszedł się ma. No tak, byście wszystko powiedzieli na konferencji prasowej. To ja jeszcze powiem coś, czego nie powiedziałam na konferencji prasowej. Bo to się tak mówi nas, czyli osoby będące za prawem wyboru dla kobiet, często oskarża się o to, że my, nie wiem, nie myślimy o tym, że Polaków rodzi się i Polek rodzi się za mało. Natomiast my o tym myślimy, tylko my wiemy, że dzieci powinny się rodzić z miłości, a nie z przymusu. I to jest ważne. Ten jest ważny sposób tego, czy osoby, które przyjmują dzieci do swojego życia, zapraszają je do swojego życia, chcą tego, czy są na to gotowe, mają do tego warunki. My wiemy, że
żeby było takich osób coraz więcej, to potrzebujemy dawać im wsparcie, poczucie bezpieczeństwa. I to, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i korzystanie z usług i takie bezpieczeństwo zdrowotne, ale też godne warunki życia. I później to, co, nie wiem, na przykład żłobki i na przykład ta opieka, która jest dookoła macierzyństwa, rodzicielstwa. Nie wystarczy urodzić młodej Polki, młodego Polaka. Trzeba jeszcze mieć poczucie, że zapewnimy mu bezpieczne, dobre dorastanie. Aborcja absolutnie i prawo do wyboru absolutnie nie stoi w sprzeczności, więc mówi sprawdzam. Jeżeli zależy wam na tym, żeby którejś kobiecie, którejś osobie, jakimś rodzinom chciało się przyjmować do swojego życia nowe Polki, nowych Polaków, nowe osoby, zapewnijcie im godne, bezpieczne życie. I to jest tyle. I to jest chyba najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Ja tylko jeszcze powiem, Małgosiu, sekundkę. Ja tylko jeszcze powiem, że my będziemy składać doniesienie do prokuratury, ponieważ w zeszłym tygodniu bez właściwego zgłoszenia w biuletynie informacji publicznej jeździł tutaj ten samochód. Nawet powiedzmy sobie, że jeżdżenie to jeszcze nikt nic nie zrobi, natomiast miał nagłośnienie, a to już jest zabronione, czyli zostało złamane prawo, mamy to nagrane. Jest was tutaj sporo oleśniczanek, oleśniczan, więc zastanawiam się, czy znalazłby się ktoś z was, któraś z was, która by chciała dołączyć do naszego pozwu do prokuratury, jako osoba bezpośrednio mieszkająca tutaj i krzywdzona przez te okropne pikiety. My mamy prawnika, który niestety dzisiaj nie zdążył do nas dojechać, bo strasznie ciężko się do was dojeżdża, kłopki są, ale on to wszystko poprowadzi, przeprowadzi od pozwu do prokuratury poprzez cały też proces. Chodzi tylko o to, żeby się ktoś znalazł z państwa, kto by chciał dołączyć do tego pozwu do prokuratury o popełnieniu przestępstwa i przekazuje Małgosi głos. To ja się chciałam z Państwem podzielić tylko taką refleksją albo takim wspomnieniem, ponieważ czytając o tym, co się dzieje po zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce, gdzie de facto aborcja jest zakazana, prawda? I lekarze, którzy stosują się nawet do tego drakońskiego prawa, które jest obecnie i pomagają kobietom, spotyka taki los jak tutaj w Oleśnicy, gdzie fundamentaliści po prostu krzyczą, obrażają osoby z personelu medycznego, obrażają pacjentki. I tak niedawno wróciło do mnie takie wspomnienie z dzieciństwa, bardzo mgliste. Ja się urodziłam w 85 roku, w 92 został wprowadzony tak zwany zgniły kompromis aborcyjny. Trwały protesty kobiet, było zebranych ponad 2 miliony podpisów pod tym, żeby prawa aborcyjnego nie zaostrzać. I przypomniałam sobie taki urywek jakiegoś programu, nie wiem, czy to były wiadomości, który właśnie widziałam jako dziecko. To były kobiety, które wchodziły na statek, który później wypływał i tam mogły dokonać aborcji i stali tam. Ja do końca tak nie pamiętam szczegółów, bo miałam wtedy 7-8 lat i po prostu to tak do mnie wróciło. Te kobiety wchodziły, one były kamerowane, ci prolajferzy krzyczeli do nich, oskarżali je, że są morderczyniami. Te kobiety zasłaniały się torebkami, parasolkami, próbowały po prostu zadbać o swoje zdrowie, o swoje życie, o swoje prawa, a spotkały się z takim ogromnym, ogromnym hejtem. I co? Mamy 2023 rok i ja te obrazki teraz widzę na żywo. To już nie jest jakieś mgliste wspomnienie dziecka, które oglądało program w telewizji, tylko to jest to, co dzieje się tu i teraz. I tak jak u państwa nie ma na to zgody, tak samo ja się wewnętrznie buntuję i szczerze współczuję i lekarzom, i kobietom, którzy muszą przez to przechodzić i w imię czego, bo jakaś szalona grupa fundamentalistów po prostu chce wszystkiego zabronić, nie ma żadnego poszanowania dla godności człowieka, dla życia człowieka, tylko uważa, że ma prawo po prostu innych rozliczać i ograniczać. I naprawdę, myślę, że jak tu jesteśmy, zarówno osoby kandydujące do Sejmu, jak i te, które już w tym Sejmie są, to jesteśmy akurat taką ekipą, na którą państwo mogą liczyć. Od zawsze popieramy prawo kobiet do aborcji, a my jako Zieloni, których reprezentuję, byliśmy tak naprawdę pierwszą partią polityczną w Polsce, która była za legalną, dostępną, bezpieczną aborcją, nieprzerwanie od 2003 roku.
ja bym chciał zwrócić waszą i naszą uwagę na tak zwanych fałszywych przyjaciół. Fałszywy przyjaciel to jest w moim przekonaniu taka osoba, która mówi: a może się zastanówmy, ja was popieram, ale może zorganizujmy referendum. No, szanowni państwo, w moim przekonaniu, to co powiedziała też jedna z aktywistek na rzecz praw kobiet, która występowała z mównicy sejmowej, której słuchaliśmy, kiedy prezentowała obywatelski projekt ustawy, Natalia Broniarczyk, powiedziała coś, co utkwiło mi w głowie bardzo, bardzo mocno i nigdy tego nie zapomnę. Jedyne referendum, wiążące referendum w sprawie przerwania ciąży, to jest referendum odbywające się w łazience kobiety, która decyduje o tym, albo przerwać, albo przerwać tę ciążę, albo tej ciąży nie przerwać. I to jest jedyne referendum wiążące, jest w pełni demokratyczne, dlatego że to jest decyzja osobista każdej osoby, która ma prawo decydować o swoim życiu, o swoim zdrowiu, o swoim macierzyństwie, o swojej płodności, o swoim byciu miejscu w społeczeństwie. I szanowni państwo, 2023 rok to nie jest czas na mówienie o referendach, to nie jest czas na odkładanie tego, to nie jest czas na mówienie niech lud zdecyduje. Od tego się ma polityków, których potem można rozliczać, jak mówi Ania, od tego się ma polityków, od których można wymagać, albo masz zdanie, albo zdania nie masz, albo potrafisz podjąć decyzję, taką czy inną, jesteś za lub przeciw, albo uciekasz w meandry referendum i odsuwasz od siebie opinię publiczną. Wydaje się, że dzisiaj powinniśmy mówić jednym głosem. Każdy, kto ubiega się o funkcję publiczną, każdy, kto ma ochotę reprezentować interesy innych, musi się opowiedzieć. I ja też nie chcę tutaj uprawiać partyjnej jakiejś polityki, ale patrzmy na ręce politykom i polityczkom, patrzmy, jak ich poszczególne ugrupowania zachowywały się zawsze w parlamencie. Czy kluczyły, czy wyciągały karty, czy tam na głosowanie paręnaście osób nie dojechało. Czy były partie, które, tak jak Lewica, składała dwa razy ustawę o liberalizacji prawa antyaborcyjnego i które zostały uchwalone, tylko potem, ale mówmy też o prawdzie. Trybunał Konstytucyjny nigdy nie był przyjacielem kobiet. I nie chodzi tylko o panią Przyłębską. Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana profesora Rzeplińskiego także gotował piekło kobietom. I pamiętajmy o tych wszystkich, którzy teraz proponują: a no dobrze, zgadzamy się na przerywanie ciąży do 12 tygodnia, ale musisz się skonsultować z psychologiem, ale musisz się skonsultować z księdzem, ale musisz się skonsultować z psychiatrą. Nie. Do 12 tygodnia ciąży kobieta po prostu ma prawo. I tyle. I namawiam do tego. Politycy tego nie lubią, jak się ich rozlicza. Mówię to jako polityk. Ale w tej sytuacji trzeba polityków rozliczać, pytać i żądać tego, co jest już standardem w całym cywilizowanym świecie. Dzięki. Ja chciałam jeszcze tylko dodać do wypowiedzi Krzysztofa, że w Sejmie też leczy projekt, też złożony przez Lewicę, projekt natychmiastowej dekryminalizacji aborcji. Bo pamiętajmy, że wciąż pomocnictwo w aborcji u nas jest zagrożone więzieniem. Stąd te tragedie kobiet, którym lekarze bali się pomóc, bo bali się tego więzienia. I na koniec jeszcze, bo odmieniamy tę aborcję przez wszystkie przypadki, ale o co tak naprawdę chodzi z tą aborcją? Przecież to tak nie do końca chodzi o samą aborcję. Chodzi o prawo kobiet, o to, jak społeczeństwo kobiety traktuje. Jeżeli społeczeństwo zezwala na legalną aborcję, to jest tak, jakby społeczeństwo uznawało naszą podmiotowość, nasze myślenie, nas jako jednostki zdolne podejmować decyzje. Jeżeli społeczeństwo nam, kobietom, narzuca ograniczenia, mówi nam, że nie możemy czegoś robić z własnym ciałem, narusza naszą integralność cielesną, to znaczy, że społeczeństwo nie w pełni ufa kobietom, nie w pełni traktuje je, czyli nas, kobiety, jako równe obywatelki. Jeżeli nie będzie nas traktował w pełni podmiotowo, w pełni na równi, jeżeli nie da nam prawo do samodzielnego myślenia, to nigdy nie będzie równości kobiet i mężczyzn. Zawsze my, kobiety, będziemy poszkodowane pod względem płacy, wolnego czasu, gorszych prac, gorszych zarobków i tego wszystkiego, co wiąże się z dyskryminacją kobiet i z brakiem równouprawnienia. A to bezpośrednio
wiąże się właśnie z aborcją, dla której się tutaj dzisiaj zgromadziliśmy i jej efektami w postaci tych wszystkich pro-liferów i osób, które po prostu uważają, że może mają tutaj czas, żeby zaistnieć, albo są opętane jakimiś fundamentalistycznymi ideami. Ja bardzo króciutko, nazywam się Anna Kołodziej, jestem z Nowej Lewicy, ale też nie chciałabym politycznie mówić. Moje odczucie jest takie. 30 lat temu panowie w garniturach i sukienkach bez udziału kobiet zawarli kompromis sami ze sobą. Trybunał Konstytucyjny cofnął nas de facto do średniowiecza. Dlatego mam taki apel do was, dziewczyny, kobiety, matki, przyjaciółki, siostry, zabierzcie kolejną kobietę na wybory. Czas, żebyśmy przestały sobie radzić, bo my sobie radzimy. Nieważne co się dzieje, kobieta zawsze sobie poradzi. Ale czas, żebyśmy przestały sobie radzić, a żebyśmy wzięły wreszcie 15 października sprawy w swoje ręce. Dzięki. Ja jeszcze tak króciutko chciałam tylko przypomnieć, wobec tego, co się mówiło na przykład przy okazji sprawy Justyny Wydrzyńskiej, która miała niestety sprawę karną za pomoc przy aborcji, że wykonanie własnej aborcji, na przykład tabletkami zamówionymi, jest legalne. Żaden sąd, żaden prokurator, nikt nie może pociągnąć was do odpowiedzialności. Dlatego kobieto, dziewczyno, osoba ciężarna, jeśli jesteś w ciąży, w której nie chcesz być, to jest telefon do Aborcji Bez Granic. 22 29 22 597. Powtarzam, telefon do Aborcji Bez Granic. 22 29 22 597. Jesteś w niechcianej ciąży? Zadzwoń, pomogą ci. My mamy tam na tej ławeczce jeszcze takie tak zwane ulotki ratujące życie. Tam jest telefon do Federy, żeby w razie zagrożenia, już będąc w zagrożonej ciąży w szpitalu, zgłosić się do prawniczek, żeby pomogły albo przeniosły do innej placówki. Jest telefon do Aborcji Bez Granic. Oczywiście my nazywamy te ulotki ulotkami ratujące życie. Jeżeli nie weźmiecie dla siebie, to weźcie dla koleżanki, siostry, przyjaciółki, bo niestety, jeżeli my sobie nie będziemy pomagać, to dopóki nie zmienimy tego rządu, no to musimy się w taki sposób ratować. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, zwłaszcza Oleśniczanom, że zechcieli tutaj przyjść, skoro chociaż nie są tutaj anonimowi, i wszystkim, którym się tutaj chciało przyjść. I będę zamykać to zgromadzenie publiczne, kończąc tym, że idźcie do wyborów, po pierwsze, przypominając o moim projekcie, naszym projekcie kodowskim, czyli obywatelskiej kontroli wyborów, sprawdźcie sobie okw.info.pl. My chcemy skontrolować wszystkie komisje wyborcze. Za chwileczkę też może ulotki możemy rozdać Państwu. I też namawiajcie znajomych, namawiajcie zwłaszcza młodych ludzi, którzy powiedzmy wyjadą na studia, żeby się dopisywali do listy wyborczej, bo naprawdę te wybory są o nas. I to nie jest tak, że polityka nas nie dotyczy, bo polityka, my się możemy polityką nie interesować, ale ona się niestety nami interesuje. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam zgromadzenie publiczne i za chwilę jeszcze kolega tutaj podejdzie z tymi ulotkami OKW, jeśli jesteście Państwo, Panie zainteresowani. Dziękuję jeśli bardzo. Jeszcze ktoś chce się podpisać pod listem do burmistrza, to tutaj.